Szumi woda i młoda szumi krew. I tam urodzi.
roku, w listopadzie, dokładnie 8 listopada została podpisana umowa z instruktorem. Dzisiaj zespół wokalny Kanto obchodzi 5 lat działalności. Zapraszam. Chciałabym wam bardzo pogratulować tego, że jesteście ze mną, ja z wami. Życzyć samych sukcesów na scenie, pięknych utworów. Kultury. Bądźcie zawsze tacy pięknie radośni, żeby nie było żadnych nieporozumień, żeby żadne inne rzeczy niedobre nas nie poróżniały, żebyśmy zawsze byli w dobrym nastroju i wiele, wiele lat dla Moniki. Monika jest prowadząca tego zespołu. Duże brawa dla Moniki. I wspólnie zobaczymy, czy mamy tyle siły, żeby te świeczki i zgasić tego kortu. Zapraszamy, dmuchamy! Wszyscy! Wszyscy dmuchamy! No, uwaga! Brawo! Dzisiejszą uroczystość finansowo wspomaga nas także powiat suwalski. Zapraszam pana wójta i panią Basię na scenę do złożenia życzeń. Jest mi niezmiernie miło z nieczystym jubileuszu. Z całego są życzenia, ale ja powiem od serca, ponieważ nie mam okularów. Ale życzę państwu wszystkiego najlepszego, naprawdę, z całego serca. Na starosta tutaj oczywiście też. Ściska mocno każdą panią oddzielnie. Pani doktor, tutaj pani Moniko, na pani ręce też te kwiaty będą, bo jako kierownik zespołu ktoś musi odebrać. Pani Basia ściska panów, ja będę ściskał pani, tak? No, wiedziałem, że tak. Wszystkiego najlepszego. Ja jeszcze chciałabym od Ośrodka Kultury wręczyć listy gratulacyjne i będziemy otwierać i czytać, nie jest to po kolei. Pani Monice Brezgiel z okazji jubileuszu 5-lecia działalności zespołu wokalnego Kanto. Szanowni Państwo, ja jestem dumna, że w naszym ośrodku udało się zrobić 3 zespół. 17 lat temu udało się stworzyć kapelę Onegda i do dzisiaj bardzo dobrze postrzegana w całym powiecie i nie tylko. Tutaj przed 5 laty tak sceptycznie niektórzy tu podchodzili do tego zespołu, a udało się naprawdę bardzo fajnie stworzyć. Być cały czas z ludźmi na scenie. No i oczywiście przez to właśnie nasz Filipów jest też między innymi sławny. Ja państwu dziękuję za to, że byliście w tych pięknych strojach, bo to uświetniło dzisiejszy jubileusz. A chciałam powiedzieć, że bardzo dziękujemy. Ja dziękuję tym ludziom, którzy wytrzymali ze mną, a ze mną nie jest łatwo wytrzymać, bo dużo wymagam, dużo chcę. Czasem mam pomysły z nieba. Ja to widzę, ja wiem, że oni to wykonają, oni to zrobią. Oni w to nie wierzą, a potem mówią, rzeczywiście Monika, no rzeczywiście to poszło, tak? To nie są profesjonaliści, to są amatorzy, chciałam powiedzieć, ale tak zachowują się na scenie, tak śpiewają jak profesjonaliści. Ja jestem w szoku, ponieważ chcieliśmy zrobić 5-lecie, niestety taki natłok obowiązków i tego wszystkiego tak nam tutaj zeszło, że stwierdziliśmy, że zrobimy 10-lecie, ale... No, jestem w szoku. Bardzo dziękujemy, że państwo są z nami. Dziękuję Basi za to wszystko, że to kunęła. I tej pani Basi. No i panu wójtowi. Bardzo dziękuję zespołowi, że ze mną jesteście, trwacie, bo my nie jesteśmy tylko zawodowo połączeni muzycznie. Jesteśmy też połączeni prywatnie. No i bardzo dziękuję dla nich.
że oni są ze mną. Dziękuję, do widzenia.